wczoraj, to jest w poniedziałek, 24 marca, została podpisana umowa pomiędzy starostwem a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Grodzisk Mazowiecki, PKS Grodzisk Mazowiecki, na zbycie udziałów naszego PKS-u. I w związku z tym chciałem Państwu przedstawić, jak przebiegały negocjacje, jakie kwoty zostały wynegocjowane, co dla pracowników i co dalej z firmą. Otóż jak Państwo pamiętacie, uchwałą Rady z kwietnia zeszłego roku Rada podjęła decyzję o sprzedaży 12 173 udziałów, co stanowiło 87% wszystkich udziałów przedsiębiorstwa PKS. 13% jest przeznaczonych dla pracowników. Ogłosiliśmy pierwszy przetarg. Cena wybowawcza wynosiła 2 695 tysięcy, ale na ten przetarg nie było żadnego chętnego oferenta. Ogłosiliśmy drugi przetarg po obniżeniu ceny do kwoty 2 291 tysięcy i również wtedy nie było żadnego oferenta. Zarząd powiatu podjął decyzję, że przeprowadzi aukcję w ramach negocjacji. Ogłosiliśmy ofertę negocjacyjną. Zgłosiły się, odpowiedziały na tą ofertę dwie firmy. To były oferty wstępne. Zgłosiła się firma Mobilis z Płocka, która zajmuje się też przewozami, oraz PKS Grodzisk Mazowiecki. Złożyli oferty wstępne na kwotę Grodzisk Mazowiecki 1 010 359 zł, natomiast Mobilis na kwotę 826 059 zł 78 groszy. Także bardzo dokładnie to sobie Mobilis policzył. Dopuściliśmy obydwie firmy, zarząd się zgodził na to, żeby obydwie firmy dopuścić do badania spółki. Obydwie firmy były po kilka dni w spółce, zbadały, zobaczyły, jak to wygląda, przebadały wszystkie dokumenty i potem miały złożyć ofertę wiążącą. Ofertę wiążącą złożyła już tylko jedna firma, Grodzisk Mazowiecki, i złożyła ją na kwotę 608 650 zł, płatne w dwóch ratach. Również firma, jeśli chodzi o pakiet pracowniczy, zaoferowała, że nie wypowie umów kierowcom przez 6 miesięcy tylko. Takie były wstępna oferta wiążąca, natomiast Mobilis po badaniu w ogóle się wycofał. I proszę Państwa, tutaj zarząd powołał zespół negocjacyjny, którego ja byłem przewodniczącym. W skład zespołu jeszcze wchodził pan Skiba Stanisław, to jest naczelnik geodezji, pani skarbnik Elżbieta Kijek, oraz sekretarzem była pani Irena Lewandowska. Podjęliśmy negocjacje z jedynym właściwie oferentem, który został, z Grodziskiem Mazowieckim, i tutaj chodziło nam, żeby zmienić tą cenę oraz troszkę lepszy pakiet dla pracowników. Było to ciężko, wiadomo, że Grodzisk stał na stanowisku, że żadnego pakietu socjalnego, że pieniędzy też niewiele dołoży ze względu na sytuację spółki, która w ostatnich dniach już była w sytuacji bardzo trudnej. Ale udało nam się, proszę Państwa, jeszcze te negocjacje, choć krótko, ale owocnie w jakiś sposób dokończyć. Także ofertą wiążącą już ostateczną to jest cena za ten pakiet udziałów 1 010 359 zł, to jest po 83 zł za jeden udział, i tutaj firma wystąpiła, że będzie to płaciła w ratach w ciągu całego roku. Na dzień dzisiejszy po podpisaniu umowy jest już wpłacone wadium 50 tysięcy oraz 251 rata, czyli już 300 tysięcy zostało wpłacone. Jeśli chodzi o pakiet socjalny, to oczywiście to, że pracownicy dostają te 13% udziałów. Teraz my będziemy przy pomocy już nowego nabywcy przekazywać to pracownikom. Oraz, proszę Państwa, wynegocjowaliśmy, że spółka utrzyma zatrudnienie przez okres 6 miesięcy. Chcieliśmy, żeby to było minimum 6 miesięcy, na więcej już spółka nie chciała się zgodzić, ale te 6 miesięcy to jest taki okres, kiedy i spółka, i pracownicy mają czas, żeby się poznać, żeby nie było, że na wejściu ktoś zostaje zwolniony.
ale po obserwacji pracowników, jak pracują, jak sobie radzą, spółka się zapozna, jakie są potrzeby, czyli ten minimalny przynajmniej okres. Nie ukrywam, że chcieliśmy nie gorszy mieć niż zaoferowała spółka kupując PKS w Kutnie. Oczywiście utrzymany będzie zatrudnienie w spółce przez okres 6 miesięcy i zgodnie z ustawą będą dalej funkcjonować odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Spółka zobowiązała się również do inwestowania zysków i amortyzacji przez okres 3 lat. No zyski to nie wiadomo, czy będą, ale przynajmniej amortyzację będzie inwestować przez okres 3 lat. Zadeklarowała się również, że nie będzie zbywać udziałów przez okres 2 lat oraz nie obniży kapitału zakładowego przez okres do końca 2015 roku. Także na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że mamy już umowę podpisaną. Ja tutaj Państwu pokażę jeszcze tą umowę. Jest umowa podpisana w obecności notariusza i najważniejsze w tej umowie właśnie punkty to jest to cena, za jaką żeśmy sprzedali, czyli 1 010 359 zł. Pracownicy mają zagwarantowaną pracę przez okres 6 miesięcy, w dalszym ciągu odpisy na Zakładowy Fundusz Pracy oraz niezbywanie udziałów i nieobniżanie kapitału zakładowego.